siemanko, witam was w kolejnym odcinku z ligówek FIFA 15 Ultimate Team. Chciałem dla was nagrać mecz z właśnie tą przegraną, ale koleś miał takie lagi, że wy tego na pewno byście nie oglądali, bo ja nie chcę, żebyście wy oglądali z lagami, a ja nie chcę wam wrzucać. Znaczy wy nie chcecie, żebyście oglądali z lagami, a ja nie chcę, żebym wam to wysyłał. No i teraz tak, mamy historię jednej przegranej, jednego remisu i jednej wygranej, więc teraz no wszystko będzie zależało od tego, jak się stanie. Już możemy zapomnieć o tytule mistrza, teraz trzeba tylko wywalczyć awans. Teraz jak nam się tylko to uda, to jesteśmy w siódmym niebie i w czwartej lidze, która już może przysłaniać bardzo dużo trudności. Dobra, więc dzisiaj bez większego gadania trzeba po prostu zagrać tak dobrze, żebyśmy po prostu mogli tego przeciwnika zaskoczyć. Tu jeszcze przy okazji kupiłem brązowe karty kondycji. Ja bym wiedział, że Maxwell albo Van der Wiel się zmęczą, to zawsze na zapas już mam. Dobra, tu jeszcze Sana wypuszczę. No i wejdzie oczywiście David Luiz. Puszczę go, dam mu ten wyjątek, dam mu ten zaszczyt, wręcz bym powiedział, i po prostu sobie pogra. Tak, patrzę jeszcze na resztę. Matuidi wypoczął, więc sobie może, ale nie, to dziwne. Większe roli, mniejsza ocena? Nie rozumiem tego w ogóle. Tego w ogóle nie zrozumiałem, dlaczego to się tak stało. Ale w sumie nie ma znaczenia. Przepraszam. Dobra. Zaczynamy już ostatnie spotkanie w lidze piątej, pierwszej tury. I teraz jak nie uda nam się awansu zrobić, to prosta sprawa. Utrzymujemy się w piątej lidze i gramy dalej. O, koleś widzę, że ma koszuleczki królewskich. Teraz jeszcze coś tu sprawdzę. O, lewy corner. Prawe, corner. Hato. Adam Perinowi. Karne to oczywiście na razie Barrios. Kapitan Silva, dobrze, jest wszystko. Dobra, Uta Arad. Co to ma znaczyć? BPL. Okej, okay. To albo mogę już przestać myśleć o awansie, albo po prostu wezmę się tak za wzięcie w garść i osiągnę szczyt. O, czerwone brameczki. To już się zapowiada ciekawie. Anfield. Dobra, zagramy defensywnie i jedziemy. Nie, koleś ma lagi. Powiedzę, że koleś ma lagi. To ja po prostu się posiekam. Nie, no koleś chyba ma lagi. Typowo. Dobra, no czemu się on nie umie zmienić, ten zawodnik? Tylko kurde, nie wiadomo na co czeka. Tu podanie. Teraz tu podanie. Ładnie, już akcja na samym początku. I blokada będzie. No nie wierzę, czemu on tego... Co? Nie. Nie, ten sędzia jest skrytniały, przecież to już powinna być bramka. I kto dostał? Nie gadajcie, że Lavezzi. No Lavezzi, ja pizgam, no i muszę go już potem zmieniać. O, ale odebrał piłkę, stracił piłkę, super. Nie wiedziałem, że on może odebrać piłkę i ją jednocześnie stracić. Superowo. I koleś ma jeszcze lagi. Więc naprawdę tego jeszcze brakowało, żeby koleś miał lagi, które dobijają gracza, czyli mnie w tym wypadku. No i to był faul bezczelny. I kurde, nie, sędzia nie zagwizdał tego. Co za perfidny chuj. Nie, nie, nie. Co za... To już są jaja. To już są faktycznie jaja z tej FIFY. No ale koleś ma jeszcze lag, ja chciałbym mimo tego wrzucić. Dobrze, wybita piłka. No ale koleś teraz będzie miał okazję na dalszy atak.
O kurde, ale się wybił ktoś tam. Ładnie, Barrios. Teraz zrobimy podanie do Hamoume. On tutaj zrobił takie podanie prostopadłe, górne. No i trochę nieudane, bo Barrios zamiast zrobić to jak należy, to on sobie z główki od razu. Jakby chciał strzelić z daleka z główki, no to jest niemożliwe wręcz. Uważać. On tu będzie robił takie podania, że mnie to zmasakruje zaraz. Ładnie, obrona. Aha, i teraz pewnie ja sfaulnię. A dobrze, dobrze, o to chodziło. Dobra, teraz tak. Teraz wygrać to podanie. Ej, nie, tu już się nie udało. Barry oczywiście musiał to spieprzyć. Kurde, teraz szybki Sturridge. Przed nim będzie ciężko. Dobrze. Teraz jedziemy. Hamouma po raz kolejny. I co to było? I znowu mnie sfaulował, bydlak. Oczywiście sędzia to stwierdził, bo ja już nie jestem pewny. No i jeszcze deszcz pada, więc jest niebezpiecznie. Już Paulinho kontuzjowany. Zrobimy tak. No i nieudana akcja. Mogła naprawdę być dobra. Blokada. Teraz zrobimy takie podanie. I czemu mi koleś zapauzował? Co za żal. W ogóle tego nie rozumiem. To czasami tak robią przeciwnicy. I po prostu po to, żeby mnie zdekoncentrować. To tak zazwyczaj się kończy. Dobra. Ładne. Teraz podanie górne. O! Weszło! Boże matko! Przepraszam, ale to są emocje. I Barrios, jakie podanie! Kto to tam zrobił asystę? I weszło jeszcze. Jakimś wałem weszło. No, pięknie. Barrios, wykonałeś swoją robotę. Znaczy, jeszcze jej nie wykonałeś, bo nie wygrywamy tego całego spotkania. Tylko na razie fragment tego meczu. No i ładnie, no naprawdę znów się postarał. Jego dzisiaj druga bramka. Znaczy nie w tym meczu, bo poprzednim. O, tu widzę, że dwie zmiany zrobił. Kurde, on ma pełno kontuzjowanych zawodników. I teraz możemy to wykorzystać po prostu. Jako osłabienie jego. Nie dotknęliśmy tej piłki przypadkiem? Dobrze. Nie zawalił sprawy. Dobra, dobra, teraz to podanie. Fuck, ale Hamouma. Ty się ustawiaj jakoś jak należy, a nie. Robisz sobie jaja. Lopez! Dobrze. On musiałem nim wyjść po prostu, żeby koleś nie wiedział co ja robię. To było właściwie dobre zachowanie Lopeza. Dobra. Kurde, uważać, bo jego triki mi się nie podobają. Jeszcze bardziej jak jego skład. Dobra, Hamouma. Jedziesz. Prześcignij go, no co to jest jeden. Nasza piłka? Nie, super. Ja nie wiem jak Hamouma to załatwił, że jest jego piłka. Ale naprawdę zaskoczony. O, za mocne podanie, on tam nie dobiegnie, nie jest taki szybki. Musiałby Majewa wpuścić prędzej, żeby coś takiego dokonać. I teraz znowu będzie miał okazję na kontratak. Teraz pewnie się już będzie bawił. Ładnie. Dobrze, spieprzył, o to chodziło. Dobra, Lopez, weź to wyciep. Tylko nie za mocno. Ja im mówiłem, nie za mocno. I co? Przejął piłkę tak szybko? Fuck. Dobrze, zawalił znowu. Coś mu nie idzie. Musimy to wykorzystywać, te jego błędy. Musimy więcej bramek strzelić. To jest najważniejsze. Jeżeli nam się to uda, to jesteśmy po prostu uratowani od utrzymania i będziemy mieli awans. O, to było w ogóle piękne podanie, na lagach jeszcze. Bo koleś ma teraz takie lagi, że to jest tragedia. Ładnie kiwa.
Ale akcja nieudana. Jak zwykle. Fuck. Ładnie, ale... Coś ty za podanie zrobił, przecież to jest niebezpieczne, to jest wręcz ryzykowne, przecież to się może wiązać ze stratą bramki. Ale dobra, i tak podał, dobrze. A Mouma jest sam na dwóch, więc nie wiem, jak on to rozegra. Okej, okay, nasza piłka. I teraz jakby tu podać, tam chyba zrobimy to. Jebut. Strzelaj! No Lavezzi, ty luju! Zasrany. Nie, 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 nie. Kolejną akcję spieprzył. A Lavezzi już mógł naprawdę drugą bramkę strzelić. Okej, okay, nie odgwizdano faulu. Na tyle dobrze. W tym meczu na pewno wpuszczę Lukasa. Dośrodkowanie. Aj, nieudana główka. Tylko nie awczy, nie? Nie, jednak nie awczy. No i na razie jest 1-0. Ale to jest niepewne. I muszę nawet się go zmienić. Dostał żółtą papę. Kogo jeszcze wpuścić? Lukas na pewno. Albo nie, nie, nie. Na razie jeszcze wpuszczę Cavaniego. To jest takie niepewne. I Hamoumę zostawię na razie. Dobra, wchodzi Cavani. Nie wiem, czy on taki pobrudzony. Chyba, że takie koszulki mamy. O, lagi złapały. Uważać. Teraz naprawdę może być gorąco. Ładnie, spalony, otypic zdany. W sumie tak i tak by wyszło na jaw. Dobra, zrobimy teraz delikatne podanie. No już takie delikatne, że się nie udało tego zrobić. Ładnie tutaj David Luiz. Złe podanie. Dobra, Ajew przy piłce, to już jest szybkość. Ale widzę, że koleś się tutaj pcha strasznie. To mnie nie pokoi. Będzie, będzie? No nie wierzę, z poprzeczka. Boże, nie. No i nie mogłem tego strzału powstrzymać. Chciałem dośrodkować. Tak naprawdę. No ale nie udało się tego dokonać. Teraz muszę uważać, bo teraz koleś może się rozkręcić. A są takie momenty, kiedy wrogowie się rozkręcają na dobre. Aha, ja faulowałem? Tak, ja? Pewnie, zgadłem jeszcze. W sumie nie ma co tu zgadywać, bo zawsze ja mam odgwizdany faul. Ło, Lopez, ładnie, ładnie złapane w ogóle. Nie sięgnąłem dobrze tej piłki. Teraz widzę, że koleś gra na kiwki. No i doremisował. Ja nie wierzę, wy też nie wierzycie, no i Staric. No i ja nie wiem, co mam robić. Teraz jestem w tak fatalnej sytuacji, że dla mnie to jest już po prostu przestroga. Zrobimy sobie jeszcze jedną zmianę. No i Lukasa wpuszczę, no. Niech coś zagra. To tak być nie może. I już strata piłki. No i koleś musiał odpalić już playsy typowo. O, ładny wślizg, ładny. Przecież teraz mogę wypracować taką akcję.
Nie, no blokowanie, nie. Za dużo tam obrońców było. A przecież to mogło się udać. I szybki remis byłby. Nie, teraz koleś ma lagi. To jeszcze pewnie place odpali. Specjalnie pewnie. Tylko po to, żebym ja to mógł przegrać. Zbyt mocne podanie. Co wy sobie wyobrażacie? Miało być podanie do Ajewa, a wyszło do Cavaniego. Nie, Cavani, co ty odwalasz teraz? Ja nie wiem, naprawdę. Nie. Ładnie. Dobra, Cavani przy piłce. Teraz AF. No nie może stać piłki, bo to zależy teraz od niego. Dobra, jest chociaż wyrzut z autu. Ja nie wiem, czy to nam w ogóle pomoże w jakikolwiek sposób. Podanie. Okej, okay, nabita. Kolejny wyrzut z autu. Teraz tu zrobimy podanie. Prostopadłe, nieudane, super. I teraz nie wiem, jak on to zrobił. On chce na trzy podania strzelić bramkę. To jest jego cel. Już wyszła piłka. Teraz rzut rożny. Niebezpieczny będzie. Wybita, ładnie, wypiąstkowane. O, ładnie. Odegrane. Cavani. Dobra, podanie do Ajewa, takie szybkie już. I działamy, no. Ach, bo musiał mi tą piłkę wyjąć. Lag. Oczywiście musiał być. Lukas, podanie. No i za mocne. Super. Jakby się nie dało delikatniej tego zrobić. Ładnie, Lopez. Szkoda, że nie bronisz wszystkiego jak należy. Boże, straszy mnie już ten koleś. Coutinho by mi szczelił, patrzcie go. Dobrze, że to nie wpadło. Bo to był niebezpieczny long shot. No dobiegnij ktoś tam do tej piłki, kurde, nie. Nie tylko, że są dobrze rozstawieni, to oni jeszcze sami specjalnie się źle ustawiają. No podaj, podaj, podaj. Ładnie. Teraz, dobrze, będziemy mieli wywalczony rzut rożny. Ostatnie chwile, kiedy to możemy nadrobić. Nie, wolał obronić. Kurde, ja delikatnie się przymierzyłem do strzału. Pomimo tego, że się nie udało, jakbym chciał. No i znowu obrona działa jego. No i super, czemu tego nie strzelił? Tego to już w ogóle nie rozumiem. Haj się, Dawidzie Luizie, dobrze. Lukas, teraz twoja kolej. Jak nie Ajew, to chociaż ty dzisiaj. Nie, dobra, on też dzisiaj nie działa. Ładnie. Wykorzystać tą okazję. Cavani? Nic. Nic. No nic, kurde, nic się nie dzieje. No i teraz właśnie Staric to jeszcze może wykorzystać. Coście zrobili! Spudłował, dobrze. No ale teraz nie ma znaczenia, bo chyba tylko utrzymamy się w lidze. I tak na złość ten remis jest, na złość. Chyba, że jeszcze teraz nam się nie uda nawet teraz tego zremisować. On teraz będzie tak grał na podstęp. Wyleby mi tą bramkę strzelić, no i mu się nie udało. Dobra.
Teraz albo nigdy. Dlaczego pytanie do Kawaniego? No nie, 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 dobra, wracamy tu. Do Ajewa. Uratował! Wygrywamy mecze. I awans. Kawani, mój Bóg. O, jeszcze się ładnie z Tunezyjczykiem na bioderka przyklasnęli. No ładnie, no. Nie wierzę, Kawani uratował team. No, koleś to już musi być naprawdę zaskoczony totalnie, jeszcze na róg. No, Cavani to już naprawdę był strzał w dziesiątkę. Ratujesz nam sytuację i dzięki tobie przechodzimy do ligi czwartej. Boże, wątpię, żeby ktoś to mógł nadrobić jeszcze. I ładnie, z 2-1 wygrywamy to. Cavani 90 minuta i powinien sędzia już to odgwizdać jako koniec meczu. I liga czwarta. Brawo. Nie sądziłem, że to się uda. Wyślę wam ten mecz jak najbardziej, kij, że trochę lagowało. Ale tu się działo. Tak, tu się działo naprawdę ciekawie. Cavani, to jest mój Bóg, no. W tej piłce, w tej FIFA oczywiście. No Lavezzi, kurde, co on tu zrobił z tym? Dwóch ułożył na ziemię. Co za bydlak. Ale nieważne, Cavani 8-1, no piękna ocena. Jak na ten mecz uratował sytuację, chciał, potrafił i zrobił. No i wygrywamy. Tak, wygrywamy. Mamy pulę awansową. No i pięknie. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się, na razie. Yo. I do następnego odcinka. Tak sobie zrobię parę dni przerwy. Tak sobie myślę. Zobaczymy, jak się to zaplanuje. Póki co, na razie.